Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Damian i kolejne spotkanie z cyklu z innej strony. Zanim jeszcze przedstawię mojego gościa i przedstawię laudację, którą państwo już pamiętają i znają. To poproszę państwa o to, żebyście zasubskrybowali kanał sekielscy.pl, żebyście nas obserwowali na YouTubie, na Spotifyu i na wszystkich kanałach podcastowych, których tutaj nie jestem w stanie wymienić, ponieważ jest to dla nas bardzo ważne. My jako twórcy nie pobieramy żadnych honorariów, robimy to z czystego serca i robimy to dla państwa. Bez państwa Oglądania bez Państwa komentarzy nie ma tych programów, a warto komentować. Warto komentować, ponieważ większość naszych gości wdaje się wtedy w dyskusję pod programami, czy to na YouTube, czy na stronie. Także do tego zachęcam. Prosimy też o wsparcie na ukośnik sekielscy, -se przepraszam. Tomek o tym mówi na wstępie, także tam jest dobrze podana definicja. A to wsparcie jest nam potrzebne po to, żebyśmy mogli zapraszać tak wspaniałych gości jak mój dzisiejszy. Jak mój dzisiejszy, który jest dziennikarzem, który jest reportażystą. Już Państwu pewnie się zaczyna otwierać jakieś okno. Jest nie byle jakim dziennikarzem i reportażystą, bo jest laureatem Europejskiej Nagrody Książkowej. To jest rok 2009, podwójnej nagrody literackiej Nike i to tak ważne bo... I w kategorii, które przyznawało jury i czytelnicy, to był rok 2019. Dnicket 25-lecia to także jego łup. W głosowaniu czytelników Grand Press na, w tytule Dziennikarza Roku 2013 to także jego łup. Jednym słowem Mariusz Szczygieł. Dzień dobry, Mariusz. Kłaniam się. I teraz to, co najwspanialsze i to, co najłatwiejsze, już za mną. Ponieważ przyznam Ci się do czegoś. Jak to najwspanialsze za Tobą. Najwspanialsze, bo przedstawiam Twoje de, 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 wiesz, osiągnięcia. A to na... ja nie jestem do tych osiągnięć aż tak. Znaczy, e... nie, nie celebruję ich tak. Wszystko jest dla mnie ważne, to co będzie przede mną dopiero. To, co będzie. Mhm. To, co będzie przed Tobą, będzie wymagało bardzo dużej współpracy. Powiem Ci, e, co się wydarzyło. Wydarzyła się taka mała tragedia, ponieważ mam taki stos książek przy e, e, swoim łóżku. Wiesz, z książek do przeczytania. No, Znasz oczywiście. to bardzo dobrze. Mam też bardzo dużo. Zawiał wicher, ja wszystko sobie przygotowałem w naszej Aha. rozmowie na temat reportażu. Zawiał wicher, Stos się przewrócił na moją głowę, wszystko zapomniałem, wszystko. I postanowiłem sobie zacząć rekonstruować to, o czym mieliśmy rozmawiać, bo mieliśmy rozmawiać o reportażu i musisz mi pomóc, ponieważ Dobrze. ja nic nie pamiętam. Ja jestem Aha. jedno wielkie nie <głos> <głos> ale nie mam sobie sam zadawać pytań, czy też może sam? Nie, pytania nie, nie, nie. Pytania, pytania to wiesz, ta rekonstrukcja leży troszeczkę po mojej stronie, bo to, bo to na moją głowę się przewróciły te książki. Zasada nie stawiać książek do przeczytania zbyt dużo albo nie dawać im e, zbyt długo nie, tam trwać. Ewentualnie może... mogę Ci jakieś pytania podpowiadać. Zawsze jest to do zrobienia, ale na szczęście w tej rekonstrukcji, wiesz, co zacząłem sobie tak układać o to, co to jest reportaż. I przeszperałem na szybko. Mhm. i Dowiedziałem, że to jest coś pomiędzy publicystyką, literaturą faktu, literaturą piękną. I co ważne, to to, że ma, reportaż ma obiektywnie i rzetelnie wiernie wobec też uczestniczących w tym oddawać rzeczywistość. I wiesz co? Zacząłem Kto sobie... tak powiedział, że obiektywnie i wiernie? Yy, ta, wyczytałem w Wikipedii. Wiernie, oczywiście tak. Wiernie wobec swoich zmysłów. Yy, zmysłów postrzegania. Ale obiektywnie się nie da. Wiesz co? Bo ja sobie tak zacząłem to układać. Mm -hmm. yy, bo ja nic nie pamiętam. Zacząłem sobie to układać z prawdą. Wiesz? Bo... Yy, Wychodzi mi na to, że jeżeli coś mamy z rzeczywistości wiernie, mhm. przepraszam, y oddawać jeden do jeden, obiektywnie, no to musi być to powiązane z prawdą. Y troszeczkę... Y ale wtedy nie powstanie reportaż. Wtedy... Y nie powstanie tekst do czytania. Wtedy powstanie jakiś protokół. Jeżeli to będzie jeden do jednego. My musimy dokonywać selekcji. Musimy wybierać to, co jest najciekawsze. Oczywiście uczciwie. W sensie, żeby nie przekłamywać, ale... Y Reportaż jest najbardziej subiektywnym gatunkiem y, dziennikarskim. A ja właśnie wyczytałem, że najbardziej obiektywnie no to bzdury piszą. Nie czytajcie żadnej Wikipedii, kochani. Y, na ten temat przynajmniej, ale generalnie Wikipedię y, popieram, bo ja z niej korzystam i nawet y, jestem sponsorem Wikipedii. Y, także szanuję Wikipedię, ale jeśli chodzi o definicję reportażu, to tych definicji jest po pierwsze bardzo dużo, ale, mhm. ale musimy pamiętać, że Przyjeżdża reporter czy też reporterka i przyjeżdża mając do dyspozycji tylko i wyłącznie swoje oczy, swoje uszy, swoją wrażliwość, swój sposób postrzegania świata. Kochany, tutaj w tym studio są nagrywane też programy o uzależnieniach prawda, z alkoholikami. Jeśli alkoholik wejdzie do jakiegoś pomieszczenia, to zauważy niedopitą butelkę najpierw. A jak weźmie, wejdzie artysta albo człowiek zainteresowany sztuką, to najpierw zauważy obraz na ścianie. A jak wejdzie inżynier budowlany, to zauważy, że oho, tutaj słuchajcie, nie ma normalnych stropów, tylko jesteśmy w forcie. Jak się nazywa ten fort? Sokolnickiego. Sokolnickiego. Jakie stropy ciekawe, a to jeszcze XVIII- lub XIX wieczorem. Każdy widzi po swojemu. Mhm. I nie ma tak, że ty zobaczysz to samo, co ja. Co więcej, jako reporter możesz usłyszeć coś innego niż ja. Dlaczego? Dlatego, że zadasz inne pytania niż ja. Bo takie ci przyjdą do głowy, a mnie przyjdą inne. Więc te niedorzeczności o tym, że reportaż jest obiektywny, nie jest. Nie jest i nigdy nie będzie. Nawet kamera. Zobacz, ta kamera Aha. filmuje mnie z, częściej z prawej strony, gdzie ja wyglądam troszkę inaczej. Ten profil prawy mam taki bardziej ostry, bardziej taki nie, nieprzyjemny, gdybym tak dokładnie się pokazał. Ten mam bardziej inteligencki. I to, no i, i który. I co jest obiektywne? No, y y albo jedno i drugie, albo nic. Więc ja bym z tym obiektywizmem nie przesadzał. Reportaż powinien być napisany uczciwie. Uczciwie? Mhm. Czyli tak, żeby mógł powiedzieć, że ja świadomie nic nie zmyśliłem. Świadomie, bo my ludzie zmyślamy nieświadomie. Jak sobie coś przypominamy i korzystamy z naszej pamięci, to wcale nie korzystamy z prawdy. Korzystamy z wersji prawdy na dany temat, jaką stworzył nasz mózg. A ta prawda, przetworzona przez pamięć, staje się czymś innym. I co jakiś czas ta pamięć nam zmienia różne zdarzenia i co innego pamiętamy na dany temat rok po zdarzeniu, co innego pięć lat po tym zdarzeniu, a co innego w sytuacji, kiedy koleżanka lub kolega nam przypomni, że brał z, z nami udział w tej sytuacji i my mówimy, słuchaj sobie, pamiętasz, hmm, pamiętasz jak byliśmy w tym forcie Sokolnickiego i tam taka kobieta powiedziała, a, a, ta kobieta co była z tym facetem i ty nie pamiętasz żadnego faceta, ale kolega ci powiedział, że tam był facet. I oczami wyobraźni już go widzisz. I on cię zrobił, ten kolega cię wpuszcza w to, bo wcale tam nie było żadnego faceta. Ale jak będziesz to wspominał za miesiąc, to ty już będziesz mówił komuś innemu, słuchaj, była tam taka kobieta z facetem zresztą. I ty już to pamiętasz, ale nie pamiętasz swojej... Hmm. Hmm. Nie pamiętasz swojej prawdy, tylko pamiętasz prawdę zmodyfikowaną. A, a propos Wikipedii, to bardzo znana yy, badaczka pamięci amerykańska właśnie powiedziała, że yy, ze wszystkich jej badań wynikło, wyniknęło, to są badania robione przez ostatnich 20-30 lat, że pamięć jest jak Wikipedia, właśnie nasza. Ona może być modyfikowana po, post factum. Więc przepraszam za ten, za ten, za ten mój przedługi wstęp, ale. To wszystko się łączy z reportażem, że ten reportaż nie jest żadną obiektywną prawdą. I już Cię uspokajam. No właśnie, wiesz, mamy trudne zadanie, bo poukładać w głowie coś, co już miałem poukładać, to nie jest taka prosta sprawa. I, no A przepraszam bardzo. A swojemu synowi Olkowi, jak on przychodzi z czymś, jest bardzo przekonany do czegoś. Nie zdarza ci się, że jako tata, jako ojciec układasz mu na nowo. I on musi sobie ułożyć? A Co więcej, on może mi ułożyć też. Też, no właśnie. to Możemy razem układać. Nawzajem. I w ogóle to, to jest najwspanialsze. To jest najwspanialsze, kochany. Dlaczego pierwsze eseje na świecie, jakie napisano, to był Montaigne, w okresie renesansu, mają tytuł próby. Wszystko, co on pisze na temat świata, czym jest filozofia, czym jest niebo, czym jest człowiek, ma tytuł próby. Bo to są... Próby. On nie daje. On nie twierdzi, że daje odpowiedzi ostateczne. Tak, każdy tylko, filozof. Prawda? Tak, to są próby. W związku z tym, wszystko jest jakąś próbą. Każde nasze, nasze dysertacje, nasze dywagacje są pewną próbą stworzenia lepszej definicji, lepszej wiedzy o świecie, ale to, to wszystko jest cały czas się tworzy. Ja mogę wpłynąć na Ciebie, Ty możesz wpłynąć na mnie i to jest najwspanialsze. Troszeczkę mówisz świętym Tomaszem. Ojej. O, tak. Tak? Tak, mówisz świętym Tomaszem, no bo... Y, ja ze świętych to tak słaby stł jestem. Y, święty Tomasz y, jest takim... Zakwinu, zaklinu. Zakwinu, tak. Mm -hmm. y, 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 muł albo osioł, tak mm -hmm. na nim mówiono. Y, on... Tak naprawdę stworzył definicję prawdy klasyczną. Jedno, znaczy nie, klasyczną stworzył Arystoteles, ale on stworzył klasyczną definicję, rozwinął ją jeszcze i mówił, że verum es adequatio intellectus ed rei. Czyli prawda jest zgodnością tego, co mam w umyśle, z rzeczą. I troszkę mówisz. Ja Pamiętaj, ja cały czas rekonstruuję, mm -hmm. co, czym jest reportaż, bo y, nie jest to już dla mnie takie jasne. Y, z tego, co mówisz. Jest rozdziew, który nastąpił. Ty mówisz troszeczkę świętym Tomaszem, ale mówisz też już jak pozmodernista. Mówisz, ha. ale co jest zgodność? Co to jest zgodność? Co to jest intelektus? Co to jest rej? Co to jest rzecz? Tak naprawdę, my tworząc reportaż, ty mm -hmm. tworząc reportaż, mm -hmm. musisz się zmierzyć ze światem. Z własną głową i z pamięcią. Z własną głową i, i pamięcią. I jeszcze z narzędziem, którego używasz, czyli z językiem. Ze słowami, tak. I ze słowami. I te słowa też mogą zmieniać sens. Te słowa mogą być na przykład nieadekwatne, bo mogę nie mieć talentu I, mam, i używam słów, które są obok. Nie są takie precyzyjne, jakby to na przykład napisał poeta, prawda? O Twojej marynarce mogę napisać, że jest malinowa, ale ktoś może powiedzieć, że jest ceglasta. W kolorze ceglaste, A ktoś prawda? inny, że perłowa. Perłowa, bordo, koralowa. No i teraz który z tych reporterów, czy też reporterek ma rację? Gdzie jest ta prawda? E, e, wszystko jest, Każda z tych, y, każdy z tych przymiotników określających kolory, y, każdy jest prawdziwy. Oczywiście, gdybym powiedział, że marynarka jest zielona, no to wtedy bym skłamał. Świadomie, ale może po latach będę pamiętał ze względu na to, że mamy tu zielone zasłony, na przykład. Zieloną zasłonę przy wejściu, i, i może ją zapamiętam jako zieloną, różnie różnie może być. Więc ja wymyśliłem taką definicję reportażu w miarę niedawno, za 3 lata temu, kiedy musiałem, zwłaszcza w książce nie ma, rozmawiając z różnymi moimi bohaterami czy bohaterkami. Nie mogłem pewnych rzeczy zweryfikować. No nie mogę. Pani, y, y, pani Hawa z Tel Awiwu, którą w siedlcach y, ukrywała. Pewna rodzina w czasie okupacji, jako maleńką dziewczynkę, została przyniesiona w worku na kartofle, żeby ludzie na tym osiedlu, w siedzcach, myśleli, że ten, 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 ten Polak, który ją przyjął do swojego domu, że niesie worek na kartofle, a nie że dziewczynkę. Więc ona miała za zadanie w tym worku się nie ruszać. On ją przyniósł i ona mi opowiedziała tę historię, ona jest w niema. I, i ja nie mogłem tego zweryfikować. Ci ludzie już nie żyją, musiałem tylko zaufać. Zaufać pamięci pani Hawy. I wpadłem wtedy na taki, taką definicję reportażu, że reportaż to jest przedsięwzięcie wspólne, prawda? Jest bohater, jest reporter. Nasze wspólne przedsięwzięcie, w którym obu stronom się wydaje, że nie kłamią. Obu stronom się wydaje, że nie, nie zmyślają. Czy też inaczej, są przekonane, że nie kłamią. O, ale może kłamią. Tylko, że właśnie o tym nie wiedzą. I to też trzeba brać pod uwagę. No jest to... Reporter nie jest sędzią. Reporter... Reportaż to jest literatura. Dobry reportaż, bo oczywiście są reportaże, które są użytkowymi tekstami, i, ale, ale taki jakiś wybitny reportaż ociera się o literaturę, czy też jest literaturą. No i wtedy musimy pamiętać, jak mówił Kapuściński, literatura jest wersją danego człowieka na dany temat. No, ale też jest wersją bohatera na dany temat. Niektóre rzeczy da się zweryfikować, a niektórych nie da się zweryfikować, i my musimy zawierzyć temu człowiekowi, tak jak czytelniczki czytelnicy zawierzają reporterce czy reporterowi. Właśnie. Czytelnik bądź teraz czytelniczka. Pytaj, a ja się czytelnik lub czytelniczka zawiera. Defeminatywy. Och, piękna sprawa. Mhm. Zawiera znaczy, biorąc do ręki reportaż, chce mieć takie poczucie, że to jest coś, Prawda. co się rzeczywiście wydarzyło. Czy on y, nie zawiera jakiejś umowy, takiej niepisanej, z y, tak. autorem? Z autorem, z wydawnictwem, z, zawiera umowę z książką? Niemalże, zawiera nie? umowę z książką, tak, ale dlatego, że y, mówi, że mm -hmm. to, co będę miał w tej książce, mm -hmm. to jest prawda. Tak. Jesteśmy, hmm? no, no więc książki reporterskie należałoby opatrywać takim, takim jakimś hasłem, napisem. Y, jestem przekonany, przekonana, że to się zdarzyło. Albo zobaczyłem, zobaczyłam, to tak. O, i wtedy czytelnicy by wiedzieli, że jest tutaj ten margines, ten margines niepewności, ten margines, który sprawia, że to nie jest stuprocentowa prawda, że to nie jest tak zwany goły fakt. O, mhm. bo kiedy, kiedy Artur Domosławski zdemaskował różne metody Ryszarda Kapuścińskiego w swojej biografii, Kapuścińskiego to wiele osób tak to chyba mylnie zrozumiało, że no tak, tak, Kapuściński wymyślał, fantazjował, czasami fantazjował, bardzo często nie, jestem przekonany, że bardzo często nie, ale, że ten reportaż to powinien być goły fakt i tyle, nie ma, goły fakt się dzieje w rzeczywistości, może mieć miejsce, natomiast przeniesiony na papier przy użyciu słów Prawda? Dzięki pamięci i aparatowi postrzegania, jaki mamy, oszy, oczy i uszy, już nie jest gołym faktem. Już jest, już jest jakąś wersją tego faktu. Mhm. E, i, I trzeba o tym pamiętać, e, czytając reportaże. Niemniej, e, reportaż jest po to, żeby pokazać prawdziwe życie. E, I w ogóle literatura non-fiction, to znaczy nie tylko reportaż, tylko liter może być literatura autobiograficzna, e, prawda, historyczna, ale... Jest po to, żeby pokazać, że coś się wydarzyło naprawdę i że nie jest tylko wymysłem, wytworem naszej fantazji. Tak, mówisz i się zastanawiasz nad tym, co mówisz, bo no tak. nie masz takiej pewności, bo no. cały czas po... przedstawiasz słowo prawda, mm -hmm. przedstawiasz słowo zgodność. Tak jak powiedziałem, mówisz troszeczkę świętym Tomaszem, ale masz cały czas z tyłu te wątpliwości, czy, czy rzeczywiście kontrakt, to już jest coś. No mam, no nie automatem, który prawda, ma już te gotowe... gotowe ymm... no, bo może nie ma reportażu, może jest tak naprawdę literatura piękna, może reportaż to jest fikcja. Tak, jest to całkiem możliwe. I odwrotnie, mój drogi. I, a być może, jak twierdzą niektórzy, Javier yy, Marias tak twierdzi, na przykład hiszpański pisarz, ale nie tylko. Yy, yy, yy. Może fikcja jest wyłącznie prawdą. Dlatego, że fikcja powstała tutaj, tylko, tylko i tu powstaje, prawda? I, i to jest prawda, bo, to, no bo jest ona prawdziwa, ponieważ powstała w głowie, i to jest pewna wizja, no, która jest prawdą, bo nie można jej podważyć, że, prawda, że coś jest kłamstwem, bo od początku do końca jest to, jest to kłamstwo, jest to wytwór wyobraźni. W związku z tym no, on jest prawdziwy. Natomiast jak coś tak zbieramy z życia, no To już możemy podważyć, czy to dobrze zobaczył, czy, czy się myli, czy może nie przyuważył czegoś, może, a może coś celowo e, e, przekręcił. E, no To jest bardzo ciekawe i dlatego ta książka Fakty Muszą Zatańczyć Moja e, powstała, żeby dać czytelniczkom, czytelnikom do myślenia. Jaka książka? Zaraz muszę sobie pokładać. Jaka książka? Jaka książka? Fakty e... muszą zatańczyć. Cała wyzwanie, całe wyzwanie, cała sztuka tego. Zawodu polega na tym, żeby przedstawić wszystkie fakty, czy nam się podobają, czy nie. Ale to jest I cytat, właśnie mnie, z, kogoś, bo z nich pamiętam. budować piękne historie. To jest ty, aby ja sobie wypisałem. No, tak jak ci ja się przygotowywałem do tej z reporterki rozmowy. amerykańskiej. Tak, Anna reporter... Goldfield. Tak, tak sobie zapisałem. Tak. I teraz to, co ty mówisz... To jest reporterka New York Timesa. Tak. To, co ty mówisz... Yy, tutaj no, jest też duży, duży problem, bo przedstawić wszystkie fakty teraz... Czy my wszystkie fakty jesteśmy w stanie wychwycić? Nie, ale powinniśmy się starać. Oczywiście ona ma rację, ogromną rację w tym aspekcie, że przedstawiać fakty, czy nam się podobają, czy nie, to jest zupełnie inna kwestia. Ten fakt oczywiście potem w tekście być może jest przetworzony w jakiś sposób, świadomie bądź nieświadomie, ale pisać uczciwie, czyli czy nam się podobają, czy nie. Czyli jeśli. No, jesteśmy tutaj u Sekielskich, prawda? No i to jest taki typ dziennikarstwa, który stara się. Typ dziennikarstwa, Sekielszczyzna, prawda? Który stara się pokazać tematy z wielu stron, prawda? I, 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 i nie jest tylko tak, że wyłącznie mówią ofiary prawda i nie idziemy do sprawców. Oczywiście ten sprawca może nie chcieć mówić, on może odmówić, ale na tym to polega, że jeśli są dwie strony konfliktu, pokazujemy je obie. Jeśli yy, widzimy, że dany bohater czy bohaterka ma w swoim zachowaniu coś co nam się podoba czy, i nam się nie podoba, no to pokazujemy to w całości, znaczy widzimy, mm -hmm. widzimy tego człowieka w całości. Nie możemy z anioła robić diabła, z diabła anioła. To, to, to jest tutaj ta kwestia, ale to jest coś innego niż, hmm, niż potem to literackie przetwarzanie tych, y, tych faktów. Zgadzam się z tą Haną, z panią Hanią. Haną. <ścoughs> Czyli Haną. <ścoughs> z Hanią. Y, y, czy, i znowu problem. Musisz mi Naprawdę pomieszało mi się strasznie no. przez, to, przez ten wór książek, czy tam, tam mm -hmm. stos książek. Y Mówisz o tym, że przedstawić się z różnych stron, ale czy y taka historia nie powinna mieć jakiegoś leitmotivu y etycznego, moralnego, powiedzmy tak, moralnego, jakiegoś takiego celu estetycznego, takiej nad no. nadbudowy, takiej nadwyżki, takiej Takiego czegoś, co ma się tam, yy, co ma być tym no light tą osią prze, przewodnią. motyw etyczny to jest trochę coś innego niż założenia estetyczne, prawda? Mm -hmm. yy, bo oczywiście yy, zakładamy jakąś formę, bo wszystko jest opowieścią, która ma do nas trafić. Mm -hmm. No i w związku z tym czasami się żongluje tymi faktami, prawda? Czasami yy, coś mi ktoś powie na początku. Mówię my Jezu, to świetna będzie puenta. I od razu wiem, że, że, to zdanie, że to pierwsze zdanie będzie na końcu. Już to widzę, już to czuję. Czasami to się zmienia potem podczas pisania, bo widzę, że coś innego może być lepszą, lepszą puentą. Yy, I oczywiście yy, do czegoś zmierzamy. Czyli zmierzamy do pokazania jak największej, jak naj... Jak najuczciwszej prawdy, dopóki się da, najuczciwiej pokazanej, ale z tymi wszystkimi kłopotami, o których mówiłem, ale z drugiej strony, jeszcze to ma być jakaś taka budowla swego rodzaju, ten tekst. Ten tekst mm, powinien czytelnika zaskakiwać, yy, wciągać. Na przykład ja mam takie, taką tendencję, że mnóstwo historii, nawet jak nie są kryminalne, to opisuję jak kryminalne. Yy, czyli to jest tak zwana... To jeden krytyk na Ukrainie kiedyś, jak wyszła jakaś moja książka, powiedział, że to jest metoda striptizu. To znaczy nie pokazuję wszystkiego od razu, tylko, prawda, jak to w striptizie, najpierw y, jedna rękawiczka, potem druga, potem bluzeczka, potem haleczka, prawda, a droga do sedna jest jedna, czyli, hmm. czyli nie ujawniam wszystkiego i tak jak w kryminale, y, prawda, staram się tylko tak dawkować, żeby tego czytelnika przytrzymać. E, no to muszę tym materiałem gospodarować. I teraz jak gospodaruję ten, mam zebrany materiał, ja wykorzystuję mniej więcej 25% tego, co zbiorę, bo no, nie da się te teksty, znaczy gazety i książki nie są z gumy. No i teraz mam to wszystko jak taki kucharz, czy jak taki, taka y, kucharka, czy, czy cukiernik sobie to rozkładam sobie te, 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 te wszystkie elementy i gospodaruję tym materiałem, czyli biorę, a najpierw to, potem to. O, to z tym się dobrze zderzy. No ale przy tym trzeba pamiętać, czy, te, czy ta forma nie wpływa mhm. y, deformująco na tę. Prawdę etyczną, na to, co ja chcę powiedzieć. I to jest i to jest kurczę, słuchajcie, okropne, to jest wspaniałe, ale okropne, bo ja siedzę, z, ja, Surmiak Domańska, Wojciech Tochman, Witold Szabłowski, Iza Michalewicz. My wszyscy, reporterki i reporterzy, siedzimy nad tym, potem sami musimy podejmować te decyzje. I to, to jest. I piękne i dość, dość bym powiedział... Ciężkie. Ciężkie i takie sa samotni w tym jesteśmy, bo komu ja mam się z tego wszystkiego zwierzyć? Przecież tylko ja wiem, co ten człowiek powiedział albo co wiele osób powiedziało i tylko ja mogę z tym... I czasami to trwa i trwa to, to pisanie. Także... No, nie, jest, nie jest to łatwe, natomiast w pisaniu, jeśli chodzi o, 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 o tę formę, to jest bardzo ważna intencja na początku, z, z czym ja przychodzę. Kiedyś pewna pani przyszła do mnie do księgarni do Wrzenia świata i powiedziała, że ma tajemnicę pewną i chciała mi tę tajemnicę powierzyć. E, ta historia znalazła się w Niema. E, ja jeszcze nie wiedziałam, co to za tajemnica, ale pani powiedziała, Panie Mariuszu, bo z tajemnicą człowiek nie może żyć sam. Bo jest bardzo ciężko. No, to ja pomyślałam sobie, cokolwiek, jakąkolwiek ta pani ma tajemnicę, ja to biorę, bo już ten wstęp był mhm. dobry. Potem się okazało, że pani od siedmiu lat nie pochowała swojego męża, tylko jego urna jest na półce. On był malarzem, i ta urna jest na półce, która jest umocowana. Takim Pawlaczu, który jest nad wejściem do jego pracowni. I opowiedziała mi tę historię. I szybko się zorientowałem, że to będzie historia o miłości. O wspaniałej miłości. O tym, że ta kobieta, jakby to powiedzieć nie chce tego męża oddać. Nie chce tego męża połączyć z planetą poprzez pochowanie go. I teraz tak. Moja intencja była taka, że, to będzie, że ja o tym piszę że ja napiszę historyjkę o miłości, króciutka to jest tam historia, notatki z rozmowy przy lemoniadzie to się nazywa, żeby ty tytuł tak ma być taki, taki właśnie mylący, taki, taki, taki spokojniutki, łagodny, rozmowa przy lemoniadzie, a tam się okazuje, że ta urna, że ten facet jest niepochowany. Ale gdyby to wziął jakiś dziennikarz tabloidu na warsztat, to co on by z tego zrobił? Dobrze wiesz, chytra wdowa poskąpiła na pogrzeb, prawda? Jeszcze wdowa danego nazw tak, nazwiskiem nazwiska wskazanego. Czyli jego intencja mogłaby być inna. Ja nie hmm. mówię, że intencja każdego dziennikarza z tabloidu byłaby taka, ale daje pew pewien. Chodzi sposób. o kontrast pewien. Tak, tak, kontrast pewien. No i, i wiesz, i te, wiele zależy od tej intencji. I, czyli, czyli ta intencja tworzy tę nadwyżkę potem, z którą my to piszemy, że musimy pamiętać o tej nadbudowie, o tej nadwyżce. Oczywiście ktoś inny może by z tego jeszcze coś innego wydobył. I, I to też bardzo wpływa na, na tekst. Czasami mam fajny temat, a nie wiem, jaka będzie nadwyżka. To znaczy, coś jest w tej historii, ale o czym to ma być? Więc jeszcze dopytuję szukam innych ludzi, zbieram, a potem się okaże, okazuje, że to nie ukazało się. Bo ja nie miałem tego. nie miałem tej myśli organizującej. O, tak bym powiedział. Widać, no, ale widać, bardzo wiele zależy od organizującego. Bardzo wiele. Tak. I to jest tak, jak już sobie zaczynam to teraz układać, czym jest ten reportaż, on jest chyba o wiele bardziej, yy, może się mylę, zespolony z, 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 z autor z dziełem niż w przypadku fikcji. Bo w, w przypadku fikcji ja tworząc bohatera, w pewnych ramach, jeżeli mam talent, mogę z nim zrobić dokładnie to, co chcę. On może zabić y, siekierą staruszkę, a później albo przez całą... go, Albo ty możesz go zabić. Albo ja mogę go zabić tak na tak? początku i wyjaśnić, dlaczego to Możesz go się urodzić i zabić. Jesteś Bogiem swoich bohaterów i bohaterek. A, a ja jestem takim służącym. Ty, ty jesteś służącym. No. Ty jesteś nawet nie Demiurgiem, bo Demiurg też dużo no tak, nie, może. Jestem służącym, bo, jesteś bo ja służącym? muszę służyć tej historii. A jeszcze mam te ambicje kurcze, żeby służyć tak, wiesz, ciekawie, w sensie, żeby to się czytało i. Yy, yy, no i to, ale to jest fajna praca, lubię. To. Wiesz co, bo to, to mi się wszystko tak dokładnie teraz powoli odtwarza. Yy, jesteś reporterem, jesteś i to nawet nie byle jakim, bo najczęściej przekładanym, wiem, mówiłeś kiedyś żyjącym, Zżyjący, z, żyjącym, żyjących tak, polskich polski więcej przykładów. autorów także coś na ten temat zakładamy, że wiesz, zakładamy ja wychodzi na to, że ten organizujący, ten kucharz jest mhm. tutaj w tej materii bardzo, bardzo ważny. Jakie cechy wedle ciebie powinien mieć idealny bohater Reportażu? Nie, bohater tworzący reportaż. Przypomniało mi się coś. No. Pierwszy rozdział. To jest piękny reportaż o reportażyście. A, ale a... dobra. To, to może z czymś mylę. E, nie, nie dobrze. Jak, no, tam, jakie cechy? Tam jest report. Tam, e, tam napisałem o tym, jak, jak, co, mnie, co mnie tworzyło. no. E... Chyba nawet taka podpowiedź do tej odpowiedzi. Jakie cechy wedle ciebie? Wiadomo, że wszystkich nie. Nie wymienimy i nie wymienisz. Wikipedia już odłożyliśmy ten, na bok. Ten, który pisze, tak? Ten, który ten, pisze. Ta, no bo, pisze. bo powiedzieliśmy, że organizujący to tak naprawdę sługa. musi mieć słuch Aha. na to, jak mówią ludzie. Bardzo często dziennikarze z takich pism, które nazywam konfekcyjnymi, w jakiś sposób język usłyszany przez siebie, język, którym mówi bohater czy bohaterka, oni go potem... Przetwarzają na potrzeby tego, tej redakcji. Ja oczywiście ja mówię, że jestem spod znaku panny, a oni mi piszą, że ja mówię, jestem zodiakalną panną. No kurczę, kto tak mówi? Kto mówi, jestem zodiakalnym bykiem? Nikt. Ludzie inaczej mówią, więc bardzo często albo ja mówię psy i koty, a oni piszą mi że powiedziałem czworonogi. Potem pytał, ale dlaczego tam nie ma psy i koty? Bo czworonogi się y, łatwiej mieściły w szpalcie. Y, bo psy i koty to jakoś dłu dłuższa była, dłuższa linijka. No właśnie, to są takie czasami redakcje, że one tak muszą wszystko z, z, wiesz, znormalizować. Więc trzeba mieć słuch. I słuchać, jak mówi ten człowiek. Czasami ludzie mówią niechlujnie, i, i, i trzeba mieć dobry, yy, oczywiście, talent do tego, żeby to napisać, ale czasami mówią ludzie wspaniale po prostu. Wspaniale. Yy, i, I trzeba to wysłyszeć. Czyli yy. nie tylko co, tylko tak naprawdę jak. Bo w tym jak jest o wiele więcej z tego, co. Tak, to, to, jest, to ja pamiętam, jak byłem w takiej fabryce na początku lat 90., yy, gdzie ta fabryka telewizorów w Otakę w Piasecznie została tam była dawniej też fabryka telewizorów, ale ale ta w Kapitalizmie to była taka fabryka, gdzie były wykładziny podłogowe w, w hali produkcyjnej, wszyscy mieli kolorowe kombinezony, bardzo ładne łazienki zrobione robotnikom, no naprawdę super była ta fabryka wtedy wyposażona jak na tamte czasy i przy mnie mówi Brygadzistka do swojej pracownicy, słuchaj Jadzia, tutaj na tej na hali jest już tak ładnie, że ty musisz sobie te zęby wstawić. I to oczywiście brzmi troszkę komicznie, ale to był, to był wspaniały, to była synteza nowych czasów w tym, w tym zdaniu. I to trzeba Aha. usłyszeć to zdanie po prostu, a nie się zastanawiać, ale zaraz, jak ona jej mówi o zębach, to czy to pisać, czy nie pisać? Pisać, tylko imię zmienić, żeby to nie była. Jadzia, akurat napisałem Jadzia, bo to jest zmienione imię, bo ta pani miała inaczej na imię. Chodzi o to, żeby, prawda, niekoniecznie y, potem y, pokazywano palcami tę panią, ale, ale to wspaniałe zdanie, które syntetyzowało tamte ambicje początku lat 90., że wchodzi nowy, y, prawda, wchodzi kapitalizm, jest nowa Polska. Y, oczywiście, jak to się skończyło, to wiemy, to nie żebym gloryfikował. Mm. Tylko w takim zdaniu coś jest, takie zdanie trzeba usłyszeć. Zresztą najlepsze słuch to miała Irena Morawska z naszej grupy reporterów, którymi zajmowała się Hanna Kala, potem Małgorzata Schneider, Więc trzeba mieć dobry słuch. Trzeba być spostrzegawczym. Trzeba umieć rozmawiać z ludźmi w sposób, który ich nie peszy. To znaczy, reporter nie może być prokuratorem. Chyba, że jest reporterem śledczym, ale to jest działka, którą zostawiam Sekielskim, Justynie Kopińskiej, Izzie Michalewicz. Ja do tej działki się nie nadaję. Jeśli mówimy o reportażu psychologicznym, reportażu obyczajowym, reportażu podróżniczym, to trzeba, trzeba, trzeba mieć pewną w sobie otwartość, pogodę ducha i rozmawiać z ludźmi w sposób taki niepaternalistyczny, czyli nie jak prokurator. E, trzeba umieć słuchać. A słuchać to moim zdaniem nie mówić temu drugiemu, że Twoje życie nie jest takie, jak ja sobie wyobrażam. E, prawda? E, no panie Damianie, ale po co pan tam? Ale pan tam mógł nie iść. No, ale to co pan głupi jest, że pan tam poszedł? No to ja tak się nie. To tak ja nie rozmawiam. Tylko słucham. Czyli daję temu panu Damianowi przestrzeń, żeby on mówił. Czasami ja nie muszę w ogóle zadawać żadnych pytań. Albo mogę tylko, tylko mogę przytaknąć albo spytać. Ojej, tak rzeczywiście tak było, naprawdę? I to też bardzo pomaga, pomaga w rozmowie. A ile razy w naszym życiu słyszymy, jak ludzie rozmawiają i nie wiem, koleżanka się zwierza koleżance czy, 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 czy kolega koleżance, że, Ojej, ty znowu z tym, może znowu tam poszłaś? O, no, ty ciągle musisz. No nie, takie rzeczy się nie mogą pojawić. W rozmowie, ponieważ one ludzi zamykają, prawda? My nie możemy pouczać, my nie możemy oceniać, znaczy możemy, wszystko można, ale to nie jest ta szkoła, którą ja, y, którą ja wyznaję. Ja bardzo długo nie, nie pytam w ogóle o to, o co mi chodzi, jak przychodzę do moich rozmówców. Y, ja pytam gdzieś dopiero w drugiej godzinie spotkania. Najpierw sobie rozmawiamy o tym, że o, czy ta podłoga to, to, to parkiet jest, panie Damianie, czy co to jest, czy to, czy to wykładzina. A, a wygląda jak parkiet kurcz, chyba sobie też muszę zrobić coś takiego. A drogie to było? No i, i, i potem, yy, yy, prawda, pani domu tak mówi, a panie Mariuszu, zupę ogórkową ugotowałem Zje pan? a pewnie, że zjem. A pan domu mówi, a ja taką, wie pan pędzę śliwowicę, napije się pan, ja jestem niepijący, ale w pracy się zawsze napiję. I to są takie, takie sytuacje, kiedy my z tymi ludźmi nie jesteśmy po prostu. I to mnie trzeba mieć takie cechy. Nie można być jakimś takim typem, Yy, który wzbudza respekt. Trzeba umieć znaleźć kluczyk do człowieka. Yy, oczywiście, kluczyki mogą być różne. Nie zawsze to musi być jakieś nadmierne spoufalanie się. W ogóle ja się nie spoufalam nadmiernie, ale raczej jestem takim typem, jak kuzyn trochę by przyjechał, taki daleki, niewidziany. O, bardziej, bardziej ten typ. I to tak bym widział reporterkę czy reportera, tak, tak, takie cechy charakteru. Głodny, głodny ludzi. A, głodny ludzi, nie tylko tej, raczej znaczy głodny ogórkowej, ale w pierwszym rzędzie głodny ludzi. Głodny tak, ludzi, ja czasami tak. mówię, że mam apetyt na ludzi. I wie pan co? Ej, przepraszam, wiesz co? Ej, ej, wszedłeś w rolę tej tak, opowiadającego tak, tak, o tym tak, tak, parkiecie. Ale nie, chcę powiedzieć o tym, że ej, od wielu lat jestem typem, ej, typem samotnym. Żyję sam, jako singiel. I czasami mi się nie chce wychodzić z domu i mam dość świata, dość ludzi, wolę książki i, i, i są takie momenty, że zdarza mi się, że się trochę zapadam i kurczę nie ma, oczywiście biorę tabletki, biorę antydepresanty wciąż, ale jak wyjdę do ludzi, no wystarczy, że widzę na klatkę schodową. U mnie, naprawdę, I, i, i kogoś spotkam. Albo wystarczy, że wyjdę do parku, albo w ogóle gdzieś, do wrzenia świata, na przykład. I cholera, pierwszy, lepszy człowiek, przepraszam wszystkich, którzy mnie zagadują gdzieś na ulicy, bo to nie chodzi, że pierwszy, lepszy, czyli jakiś nijaki, tylko pierwszy człowiek, którego spotykam, od razu mnie pobudza. Naprawdę, no nie ma nic, nie ma nic wspanialszego niż, niż oczy człowieka drugiego, no, które patrzą, słuchają. Nie ma nic wspanialszego niż to, co drugi człowiek ma do powiedzenia, chociaż czasami ludziom wszyscy mówimy banały, ale od razu mnie to pobudza. No. Ja nie istnieje hmm. bez człowieka. Nie istniejesz bez człowieka i teraz pytanie, które też. Yy, Pamiętam, że chcę. Nie ma człowieka za... bez człowieka. O, nie ma. Nie ma. no. Człowiek tak. jest istotą społeczną, Arystoteles. Tak. Yy, nosisz w sobie. Mhm. Spotykasz ludzi, tak jak mówisz, idziesz do wrzenia świata. Spotkanie, mm. spotkanie. Reporter, historia, trudna historia, tragiczna historia, radosna historia. Jak ty te historie wszystkie w sobie mieścisz? Bo wiesz, bo to jest troszeczkę tak jak psychoterapeuta. Psychoterapeuta, że psychoterapeuta ma superwizję, psychoterapeuta. Hmm, Musi sobie radzić, oni to nazywają tak kontenerowaniem. Mhm. Musi sobie radzić, żeby nadmiernie nie kontenerować. W firmie, którą prowadzę, mamy sąsiadów psychoterapeutów mhm. i spotykamy się na papierosie. Znaczy ja nie palę, tylko on pali. I ja go kiedyś zapytałem, panie Januszu, do pana przychodzą ludzie po kolei ze swoimi historiami. Jak pan po prostu to wszystko niesie? On mówi, widzi pan. Bo ja wychodzę na papierosa specjalnie, mm -hmm. żeby mieć między jednym a drugim przerwę. Reset. E, tak, ponieważ e, jeżeli bym nie wyszedł na tego papierosa, ja bym e, opowiadał historię poprzednią z następnym człowiekiem. Mm -hmm. I przy setkach historii to jest jakiś sposób. Jak ty sobie radzisz? A... a u mnie to jest bardzo proste i jeszcze właściwie mówię to po raz pierwszy. Tego nie powiedziałem jeszcze nikomu. Znam reporterów i reporterki, którzy mówią, że noszą w sobie różne historie to ja ich nie noszę. Ja się ich pozbywam. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo nie chciałbym obrazić moich bohaterek i bohaterów. Ja je wkładam w takie słoiki. Albo w takie kule szklane. A wiesz, co jest tą kulą i tym słoikiem? Reportaż, który ma formę. To znaczy, w momencie, kiedy Mam to napisać, to co cały czas jest we mnie, przypominam sobie, coś tam buzuje, yy, yy, łączę ze sobą jakieś zdania, a może to zdanie będzie pasowało z tym, yy, ojej, jak to powiedział, yy, rozmyślam sobie, dlaczego tak powiedział, a potem, jak już to napiszę, to to jest zakończone. Znaczy, stawiając kropkę po płęcie, to ta historia już jest yy, opracowana. I oko, 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 oko koniona oko koniona piękne słowo oj będę używał dobrze mogę sobie pożyczyć znaczy wsiąc. zabrać jest, jest bo pożyczyć nie bo bym ci musiał oddać e, a jak to oddać słowo proszę państwa ale e, właśnie i to już, to już jest zamknięte i mnie to nie dotyczy nie dotyka natomiast czasami z niektórymi z niektórymi rozmówcami moimi bohaterami mam jeszcze kontakt przez jakiś czas e, Największy kontakt, chyba najbardziej intensywny mam z książki Nie ma z Ewą, która pisała Excel życia. To jesteśmy w dość takim permanentnym kontakcie, bo o życie tej pani się bardzo... Ona zresztą kończy tę książkę, bo napisała list, list do tej książki specjalny I, i jej życie teraz jest bardzo, bym powiedział, takie bogate, w różne przeżycia i tymi przeżyciami się dzieli. No to ja czasami się dzielę moimi przeżyciami, chociaż mam wrażenie, że Ewa ma już tych przeżyć więcej niż ja. Czyli masz kolejną historię do okokonienia. Nasze spotkanie. nasze spotkanie. A to musiałbyś e, nasza... mi więcej powiedzieć o, o sobie. E, tyle, że teraz masz razem ze mną na tym etapie. Tą A. historię, bo to będzie A. rozmowa, która się pojawi. To jest... Jak widzisz, ona jest bez cięć, ona jest na ale, żywo. Bez... ale to by było jeszcze za mało, to ja musiałbym... Nie, bohaterem y, dobrym jest dla mnie ktoś, kto ma y, coś w swoim życiu przeżył zaskakującego, coś, co jego zaskoczyło, albo coś, co zaskoczyło, coś, co zaskoczyło jego otoczenie, dzięki czemu ja mogę zaskoczyć czytelników. Um, bo to jest ważne, w moich tekstach też jest, to jest ważne, e, w moich książkach że ja staram się zaskakiwać e, żeby tam, gdzie czytelnik myśli że już wszystko wie, żeby nagle się okazało że on tego jednak nie mógłby myśleć to tak mnie zaskoczył ten wielki stos książek, który się przewrócił a wiesz dlaczego mhm. on się przewrócił? dlaczego? dlatego, że na samej górze leżała książka bo ja na górze odkładam książki, które czytam na bieżąco mhm. leżała książka, która Wywróciła mi e, myślenie o tym, czym jest reportaż, wywróciła mi myślenie o tym, e, kim jest reporter, kim jest bohater re, reportażu. Jest to książka, fakty muszą zatańczyć. Ojej, jak się cieszę, że ona wywróciła. Ona, ona wywróciła, ale myślenie. widzisz, no, skazałem cię na poszukiwanie od nowa z, no nazw, ale wszystko dlatego, ponieważ czytam książki bardzo uważnie. Mhm. I wszystko to, co robiliśmy, było tak naprawdę spełnieniem tego życzenia, które w tym cytacie zawarłeś: Co jakiś czas wszystko trzeba tłumaczyć od początku. Drodzy Państwo, fakty muszą zatańczyć. Jeżeli pobiegną Państwo do księgarni teraz, to jeszcze znajdziecie, bo już nakłady na pewno nikną, ale dla trzech patronów. Z Patronite, o którym mówiłem na początku. Mariusz obiecał, że złoży osobisty autograf. Marek Sekielski państwu powie, w jaki sposób się zgłosić. Podpiszę piórem, bo zawsze piórem staram się podpisywać. A jaki kolor? Słucham? Jaki kolor? E, teraz niebieski. Ja teraz... lubię niebieski. To jest wszystko piękne. Mariusz Szygieł, forma sama w sobie, Ojej. treść sama w sobie, i wspaniała książka. Fakty muszą zatańczyć. Tylko nie kładźcie jej przy łóżku. Bo może Wam namieszać w głowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.